Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 5 października 2022 rok. Pszczółki z tej ramki. Bardzo ładnie mi wybrały pokarm. To się rzadko zdarza. Tu jest, proszę Państwa, taka ostatnia moja rójka, która wyszła jako druga rójka z ula 15. Wiadomo, że ten ul numer 15 na cieżach, z którego rójka wyszła, został pusty ze pszczół. Pusty bez pszczół. A teraz zobaczymy, jak się prezentuje, proszę Państwa, ta moja ostatnia rójeczka. To był chyba drugi rój z jednego ula. To ma też swoją nazwę taki ul, ale już nie pamiętam dokładnie, jak to może się nazywać. Zobaczymy teraz, co tu jest w tym ulu. Ile ramek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć ramek. Co tej rodzinie trzeba? W tej chwili pszczółki już są w polu, są bardzo rozleciane. Coś tam szukają. Ale 5 października co można znaleźć? Matka dość długo obficie czerwiła. Na pewno bliżej wylotka będzie więcej, będzie czerw. To jest ramka jasna. Lżejsza. I zobaczymy, co tu te moje podopieczne wykombinowały. Jest małe miejsce na kłąb, pięknie zostawione, bardzo malutkie, wszystkie plastry jasne. Drodzy Państwo, ja też mam jasne plastry w pasiece, ale więcej pokazuję rodzinę z ciemnymi plastrami. Nie robię tego pod publikę. Tu jest miejsca dość dużo. Są jajka złożone. Prawdopodobnie matka jeszcze obustronnie dorzuci czerwienia. Ten plaster jest mocno w środku gniazda. Jeśli to jest jedyny taki plaster w ulu, trzeba go bliżej wylotka przesunąć. Nie. Proszę Państwa, jest i drugi plaster. Proszę popatrzeć. Jest i drugi plaster. Jest i trzeci plaster. Idealny do uwiązania kłębu. Coś tym pszczółkom można jeszcze dać syropu, ale niedużo, może z litrę. No i tu jest pusty plaster, tutaj jest pełny pas, plaster. Ile ta rodzinka ma plastrów? Zaraz muszę to przeliczyć. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 plastrów. To powinno jej wystarczyć. Troszkę pokarmu można i dać. Jeszcze ma to przerobić. No, w przypadku ciężkiej zimy, żeby jej nie brakło. Przypominam Państwu, że prowadzę program mojego opracowania krótkiej komórki. I pszczoły nie są już od 3 sezonów traktowane żadną chemią. I teraz przypomnę Państwu, jak ja te rameczki wszystkie ustawiam. O, to jest gwóźdź 20. Rzemieślnicy, drwale
Nazywają go krokwiakiem, bo jest najdłuższy z gwoździ i służył dawniej do łączenia krokwi. O. Tak sobie ustawiam ramkę po ramce na zimowlę, na wąską uliczkę, na krótką komórkę, żeby ta waroza, która przezimuje, od razu była depopulowana w pierwszym rozwoju. Jak przeżyje, żeby wydała potomstwo niezapłonione. Ale nie wiem, czy w ogóle taka waroza, która wyjdzie z komórki, jest niezapłoniona, czy ona przeżyje zimę, ale prawdopodobnie nie, bo przyroda faworyzuje na pewno tylko warozę, która jest zapłoniona. Innej raczej ewentualności nie ma. Proszę Państwa, w tym sezonie diagnostycznie może zezje rodziny podkurze i to wszystko, a resztę zostaje bez leczenia. To jest, proszę Państwa, kolejny mój krok w badaniu tego mojego projektu krótkiej komórki. Gdy robiłem poddymiania diagnostyczne, to w 95% warozę w ulach można było policzyć na jednym palcu. Co ja mówię, na palcach jednej ręki. Także taka ilość warozy, to może wiosny je dotrwać. A kto wie, czy ona była zapłodniona, czy niezapłodniona. No i teraz też mógłbym się skusić, proszę Państwa, żeby na wiosnę, pierwszy czerw, te najmniejsze ilości, takie jak dosłownie moneta 5-złotowa, odsklepiać i sprawdzać. Odsklepiać, wycząsać i sprawdzać. Raczej jak odsklepi, to trzeba taki czerw raczej trzeba wyciąć, bo on będzie w obecności czerwiu innego i nie można wycząsać, bo bym wycząsnął z pracą wszystkie inne larwy, które na wiosnę są tak bardzo cenne. No i proszę Państwa, do tego ula niestety też muszę parę deka cukru tej rodzinie pszczeli dołożyć na zimę, żeby były lepiej dopełnione te plastry. To jest wąska uliczka. Te plastry są cieńsze od normalnych plastrów, jakie powinny być, może 3-4 mm. A z tym się wiąże mniejszy zapas cukru. Ale z kolei jak wąska uliczka, to pszczoły zasiedlają dużo więcej tych uliczek. I dalej mają ten sam dostęp do pokarmu. I w sumie to może na jedno to wychodzić. Proszę Państwa, tymi dywagacjami, tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.